Wydaje mi się, że postawiliśmy GKS-owi ciężkie warunki. Na pewno to była, ten mecz był po prostu rehabilitacją za ten wynik z Hutnikiem Kraków i myślę, że to tak wyglądało, że mieliśmy wolę po prostu rewanżu za ten mecz z Hutnikiem. Akurat padło na GKS Katowice. Co się stało w drugiej połowie? No bo gorzej się dla Was nie mogło zacząć. Goście bardzo szybko wyrównali. Tak, bardzo szybko wyrównali. Gdzieś tam źle zaczęliśmy tą drugą połowę, tak? Bo mówiliśmy sobie, gramy swoje, żeby nie stracić tej bramki, ale tak się potoczyło. Ważne, że później Świder wszedł i strzelił naprawdę bardzo ładną bramkę. No i czuliście dzisiaj chyba też wsparcie z trybun, którego Wam brakowało od wielu miesięcy. No tak, zdecydowanie. Ja po to gram w piłkę, że po prostu dla kibiców i dla całej tej otoczki. No, dla mnie to jest super sprawa. No każdy wie, że chcieliśmy jakoś zmazać tą plamę, ten wypadek, tak można powiedzieć, który nam się zdarzył w Krakowie. I to zrobiliśmy, no. Zrobiliśmy to, co sobie zakładaliśmy przed meczem, czyli chcieliśmy wygrać to spotkanie i to zrobiliśmy. Od początku widać było dużo wolę walki i determinację i chyba też ściany pomagały. To na pewno. No, może nie wyglądało to w poprzednim meczu tak dobrze jak dzisiaj, ale w każdym meczu dajemy z siebie 100%. I dzisiaj na szczęście się udało wygrać mecz. A doping u skrzydla? No to na pewno. Brakowało tego. Dawno nie graliśmy przy kibicach, także tego brakowało. No, dla kibiców się gra przede wszystkim i mówię, to naprawdę fajnie dzisiaj wyglądało. No i dzisiaj pierwszy raz strzeliłeś bramkę dla Motoru właśnie kiedy kibice byli na stadionie, bo do tej pory trafiałeś tylko przy pustych trybunach na arenie. No nie, chyba nie. Albo nie pamiętam, możliwe. No fajnie, cieszę się, że strzeliłem bramkę. Tym bardziej, że to bramka, która daje nam 3 punkty. Tyle.